Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Mortal Shell. I cóż, jak widzicie, gram na lutni, jednej, która muzykę tej grała. I tak, bez zbędnego przedłużania, widzimy się po raz kolejny po delikatnym farmieniu i bardzo, bardzo, bardzo długiej przerwie. I cóż, dzisiaj bez zbędnego przedłużania uczymy się paru rzeczy i wykonamy parę działań, które mogą dla was być co najwyżej niezrozumiałe na początek. Ale tak, większość rzeczy wytłumaczę, przynajmniej postaram się wytłumaczyć na bieżąco. Ale zanim coś, to właśnie wspomnienie siły. With a queen. An easy choice. For years I wore her sigil, repeated all the oaths. But I always knew one day, no matter how many honors were bestowed upon me, I would escape. Więc no, po prostu odblokowujemy kolejne moce dla naszego Arosa, chyba tak się nazywał. Po czym pójdziemy zająć się czymś jeszcze ważnym. Konkretnie mówiąc, Oro ma zadaniem pobocznymi achievementami. Not entirely inhuman. Its hands grasped uselessly at her deflated form. Her limbs writhed and coiled around it. Perhaps an embrace. No, delikatne opowieści i wszystko. Którym się to robiło? Okej, okay. Kopniak jest na X-ie. Dobrze. O tak, na obecny moment wychodzimy z tej lokacji. Zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze... Starajmy się nie zginąć oczywiście. Po drugie, mamy do osiągnięcia tak naprawdę... Kilka osiągnięć, mogę powiedzieć. Tak, osiągnięć, tylko ma szansę z tego wyszło. No ale do zrobienia parę właśnie achievementów, czy tam sobie ścieżek ku tym achievementom. Bo konkretnie tak, są dwie rzeczy. Takie, o których teraz mogę pomyśleć. Pierwsza to jest związana z achievementem za chyba uzbieranie wszystkich przedmiotów. Nie jest tak, żeby mieć maksymalną znajomość tych przedmiotów czy coś. Tylko jeśli się nie mylę, po prostu zbierać wszystkie, więc tak. Po prostu dowiedziałem się od... W sumie... Radzić od kogo, ale... W sumie z imienia i nazwiska nie wypada. A no, nikogo tej osoby nie znam, bo to było na grupie, dosłownie na Facebooku. Że... istnieje właśnie tutaj w tym momencie zadanko, które już przyjęliśmy. Z dostarczeniem tego takiego przebłysku jednego, które tak naprawdę ma, jak to najłatwiej nazwać, dwa zakończenia. I wiem, że to są spoilery, ale niestety tak wynikło, że poznałem przypadkiem. Wracając, żeby móc zdobyć wszystkie przedmioty, trzeba poznać oba. A żeby oba poznać, to trzeba zakończyć zadanie na jeden z dwóch sposobów. Przy czym tak naprawdę, no logiki wydaje się to być niemożliwe, żeby zakończyć na dwa sposoby, a tutaj jednak... No dostałem tam informację, po części można powiedzieć spoilera nawet, właśnie jak to zrobić. I to jest pierwsza rzecz, którą mam zamiar spróbować, a druga, zdecydowanie prostsza, ale równie istotna, to... przeciwnika, czy na przykład pokonanie, wydaje mi się, co może być zbyt mocne słowo, jak na taką zwykłą grę komputerową. Pokonanie będzie raczej stosowniejszym określeniem. No więc tak, pokonanie przeciwnika poprzez kopniaka. Więc tak, ciekawa sprawa, będziemy musieli po prostu kopać wroga na śmierć. Nie powinno to być trudne oczywiście i wszystko jest bardziej kwestią formalności. I tak, dzisiaj się właśnie tym zajmiemy. Oraz, o ile to się w ogóle uda, jest jeszcze jedna ostateczna rzecz, którą bym chciał zrobić. Zapewnić wręcz trzecie osiągnięcie. Pewnie się to uda, czy nie? Niestety ciężko mi stwierdzić tak na szybko. Osobiście obstawiłbym, że na 99% się nie uda. Tak. Żeby to zrobić, najpierw musiałbym w ogóle posiadać balistazukę. Tym samym, który jest dużo wspomniany.
A to mniej więcej oznacza tyle, że muszę mieć 8000, wydać na narzędzie, a potem ją naprawić. O, super, super. Mamy wyjście. Właśnie tak, jak chciałem. Więc, no, problemem jest to, że najpierw właśnie musiałbym ją w ogóle naprawić. To sam w sobie jest dla mnie przynajmniej ciężkie. Będzie 8000, a potem jeszcze właśnie... Żeby zaliczyć tego achievementa, musiałbym dwóch wrogów naraz pokonać jednym pociskiem. Co wydaje się być jeszcze trudniejsze, więc... Jak ja to mam zrobić? Niestety nie wiem. Jedno wyjaśnienie jest takie, że no... osiągnięcie to... ma spora część osób, więc... może jest łatwiejsze niż myślę. Ale tak, nie będę się tym teraz może wielce przejmował. Póki co do siostry, oczywiście. Tylko po to, żeby... dostać save pointa i regenerację. No i cóż. Trzymajcie kciuki po prostu za mnie, bo... no osobiście nie wiem, jak to wyjdzie. No dobra. Tutaj, jeśli się nie mylę, zaraz będziemy mieli do czynienia z jednym wrogiem. Oj, czego bym... no, mówiąc wprost, nawet nie chciał. To jest niebezpieczny turn, chyba że on się już nie respi, bo już tak... można powiedzieć, po części nie kojarzę, czy on się respił, czy nie. Bo oczywiście nie ma. Co patrząc na to, jakie mam rzeczy do zrobienia, nie jest niczym złym. Teraz tylko właśnie najważniejsza kwestia, znaleźć wroga, którego będziemy mogli skopać w przepaść. Nie mylę, tutaj powinien coś być, więc... tak, to jest tylko kwestia teraz... ranienia gościa. Jeden atak przeżyjesz. Miejmy nadzieję. I... i proszę, 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 zgiń. Przepraszam bardzo, ale gdzie mój achievement? Teraz? Teraz, kiedy on nie zginął? Okej. Okay. Mniejsza. Bagowane dziadostwo. Chyba, że się udało. Wiem, że mógłbym korzystać z katany, ale powtórzę to, co zawsze mówiłem. To jest aksatana, nie katana. Więc nie mam zamiaru siedzieć tylko na katanie, to jest pierwsza sprawa, a druga... jakoś tak... no, bo będąc szczerym, mam po prostu ochotę bawić się tym toporkiem. I wrogowie, którzy 5 cm ode mnie się pojawiają, jak ja to uwielbiam. Tak. Trzeba być ostrożnym, bo możemy zginąć nawet takiego zwykłego gościa. Na całe szczęście to się nie stało, więc jej. Tak. Ta ma w sobie lokacja, wydaje się nie być jakoś taka super... trudna z tego co pamiętam, chociaż mój skill, jak wiadomo, osłabł przez ten czas niegrania w żadne Souls-like'i, a tym bardziej w Mortal Shell'a. Ale no, jak widać, nie jest aż tak strasznie źle, jakby mogło być, więc... tak, tak. No i w sumie atakiem z rozbiegu najłatwiej pokonywać. Na wszelki wypadek z kamienia, dobra, nie było konieczne, ale i tak super. Oj! Dobra, to z kamieniem niemożliwe, że mnie uratowało przed śmiercią. Natychmiastową śmiercią. Pragnę dodać. Okej, okay, super. Wiecie co? Nie wiem, jak to było ostatnio, bo szczerze nie pamiętam swojego zdania, ale ten toporek jest fajny. Narzekałem na niego, to cofam narzekania. Jak widać, moje preferencje, czy sposób rozgrywki się znowu trochę zmienił, ewentualnie jakoś tak po prostu jest teraz lepszy dzień dla mnie do używania toporu niż katan. Chociaż nie ukrywam, pewnie gdybym katany nosił, to też bym nie narzekał. Ale dobra. Póki co bawimy się toporkiem, jak już mówiłem, więc... w sumie mamy już... 200. Kacja tutaj nie wydaje się być zbyt skomplikowana. Halo! Halo, gościu! Chciałem zwrócić do katan, ale dobra. Się nie udało, to hyc, chociaż i boom! Egzekucja! Uwielbiam te manewry. Fajnie, gdyby to, wiecie, było bardziej... widoczne, czytelne, mniej tych efektów, błysków i... no, ale poza tym i tak fajne. No i dalej idziemy z naszym toporkiem, który odziedziczyliśmy od Aderna, przy czym z tego co wiem, to jest więcej niż po prostu kolejna broń, którą Hadern pilnował, czy co to tam, jak to by inaczej wytłumaczyć, to nie wiem.
kogo, co się orientuje, to chyba to nawet można było powiedzieć coś bardziej w stylu jego personalnej broni. Takiej jego ulubionej czy coś. Zresztą to była chyba jedyna. A nie, nie, walczyliśmy z nią też. Prawie żem zginął. Ale dobra, mniejszy z tym. Do wieży, którędy było najszybciej. To co prawda jest tu trochę wrogów, ale nie powinno być aż tak źle. Okej, podnoszę i... Ja tutaj to odzyskanie życia za podnoszenie. Chyba, że to była szansa na odzyskanie życia, już szczerze nawet nie pamiętam. Była szansa. Ja rzadko kiedy pozytywne efekty w takich grach jak ta są pewne. Raczej jedynym pewniakami są negatywy. Okazja na to, żeby zginąć i... To, że nie potrafię grać. No, ale mniejsza. I tak, jeszcze wracając do tego, o czym opowiadałem wcześniej. Yes. Slowly now. Żeby osiągnąć oba zakończenia, mogłoby się wydawać właśnie, że potrzebujemy dwa podejścia. Ewentualnie, jakby to dać powiedzieć, nie jest to możliwe w ogóle na jednym zapisie. A tutaj okazuje się, że jednak można, ale o tym za chwilę. Najpierw tylko zobaczmy, czy mam jakieś rzeczy. Nie, nie mam. Pozwólcie, że naprawdę sprawdzę na każdej broni, bo może się okazać, że no, mam jakieś ulepszenia gdzieś do włożenia, nawet nie byłem tego świadom. Okej, i... Umowane kadzidło. Zaklęcia brakuje. Nie do końca rozumiem, ale dobra. Okej, jakaś nowa rzecz. Okej. Okej, dobra. Zdolność, super. Coś więcej możemy tutaj zrobić? Nope. Dobra. Miał takiego? Taki podstawowy do dodania tutaj. Co ciekawe, mamy komplet. No w sumie to jest chyba jedyna broń, na której mamy komplet. I tak, maczuga, która mi początkowo się strasznie pojawiała, tak podobała. O, proszę, tutaj też mam kompleta. Ale ostatecznie inne bronie ją wygryzły. Ona, jeśli się nie mylę, się chyba odpalała czy coś, a tutaj uderzenie w ziemię. Jakieś takie typowe, dobra. Fajne jednak, mimo wszystko wracamy do katany. Tam w sumie aksatany. Która jest ulepszona na plus 4 już też. Chociaż w opisie tutaj, w przeciwieństwie do ostrza męczennika, nie jest to wspominane. To jest tak, przełączamy się na siekierkę, bo jak mówię, mam ochotę dzisiaj na siekierę i... Transakcje, tak, super, szybko, wszystko i... 8000, dobrze kojarzyłem. W takim też wypadku, a, czy mamy coś, co daje tar? 300, super. Nie wiem, czy to było łącznie, czy osobno. A chyba osobno. 600, dobra. Minimalnie chyba mi zabraknie. Chyba nie aż tak minimalnie. 3000. Kiepsko. Wiecie, co to oznacza? Jeśli nie wiecie, co ja zaraz wam powiem. Otóż czeka mnie... karmienie. Tego dosyć nie lubię, no ale trzeba to trzeba. Jak mówiłem, zależy mi się na osiągnięciach i na tym, żeby odnosić sukcesy. Akurat balista Zuka, czy jak to się nazywa, wydaje mi się, że mogłoby też, no, szczerze mówiąc, ułatwić robotę, gdybym mógł jakichś mniejszych przeciwników po prostu tej użycie eliminować, zamiast się męczyć osobiście. I chociaż najczęściej lubię bardzo personalnie podchodzić do problemów, walczyć twarzą w twarzy z wrogiem, tak właśnie wspomaganie się takimi broniami dystansowymi, czy zaklęciami też nie jest niczym złym, czy czymś, czego jakoś wyjątkowo stronie, więc... Po prostu, no... Skoro jest to część rozgrywki... No i wydaje mi się, że jednak gra by chciała, żebyśmy z niej korzystali, albo nawet będzie to konieczne, żeby przejść grę, nie wiem, może tak się okazać. No, wolę to mieć, więc... Inaczej mówiąc, widzimy się za chwilę, jak już te brakujące... Ej, prawie 3000 na farmie. No, dobra. Jesteśmy ponownie. I zobaczymy, czy uda się to wszystko zrobić, więc tak. Ciekawy zestaw narzędzi. No, jej oczywiście jest. Mam narzędzie, jej.
Teraz tylko pozostało biec i aktywować tą balistę. Sam balista z łuka, ale nazwy tu nazwami. Najważniejsze jest działanie. Działanie jest proste, no. Balista, przenośna. Więc tak. Mountujemy. Zdobyliśmy 5 bełtów, utracone narzędzia, mamy balistę zukę. I okej, czyli strzałka w dół, żeby zdjąć, wyposażyć i potem... mam wyłączone w takim wypadku widoczność jej. Dobra, powiedzmy, że po prostu wyłączę. Żeby to szczepicko wyglądało, żebyśmy mieli większe wyposażenie i tak. Jak mówimy, jest osiągnięcie za trafienie dwóch naraz i pokonanie ich, więc zobaczymy, czy się uda. Ale najpierw jeszcze takie coś i... Fajne. Fajne. Dobra. To teraz spróbujemy najprostszą metodę, jaka istnieje. Pokażemy im się. Odbiegniemy, ile się da. I zobaczymy, czy zadziała. Najgorsze, że trzeba rozstawiać, więc pewnie zginiemy, zanim będzie okazja. Chociaż może, może. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Uwaga, uwaga. Mamy to. Okej, okay, dobra. Nie spodziewałem się, że to będzie miało po pierwsze taką moc rażenia, a po drugie, że będzie aż takie proste, ale dobra. Daliśmy radę. Jak się okazuje, osiągnięcie zdobyć od razu, więc jej. Ważniejsze niż samo osiągnięcie to to, że nareszcie teraz będę miał... Jak to się nazywa? No, zasnajpienia trudniejszych wrogów. A wiecie, patrząc na mojego skilla, to okazja wyeliminowania każdego wroga jest na wagę złota. W szczególności jeśli jest to sposób o tyle bezpieczny, że no, nie muszę nawet podchodzić. Teraz ich z wielkimi młotami usuwać, kuczniczki usuwać. Kogo zechce po prostu. Tam po prostu super. Ale dobra, coś to będę tym podniecał. Cieszył. Lepiej po prostu pójść na spokojnie, dając się tym wszystkim. Ale okazuje się tak, jednak moje myślenie takie trochę od Janusza achievementów, że tak to nazwę roboczą, to mi się opłaca, bo takie najprostsze, najoczywistsze sposoby, no, działają. Co jest jeszcze zabawniejsze, to to, że najczęściej jak chcę jakieś osiągnięcie, co przez długi czas nawet nie wymyślę czegoś takiego prostego. Kurwa, o tym skopniakiem wiedziałem od dawna, tylko myślałem, kurczę, to być nierealne, ciężkie czy coś, tak dobić kopniakiem. No to się okazuje, że przecież to było oczywiste, że muszę kogoś zrzucić po tym, jak go obiję. No, w tym przypadku kataną, czy tam toporkiem. Nie, powinienem uciekać czym prędzej. Nawet jeszcze walczyć z nim powinienem, nie wbijać w ten sposób, ale... Powiedzmy, że no, nie chce mnie się, więc widzę. Samo tutaj niebezpiecznie byłoby spadać, ale mogę skamienieć. Dziękuję bardzo i mamy kolejny skrót. Teraz o ile tamten wróg się nie odnowił, to powinniśmy być bezpieczni. Jak widać się nie odnawia, więc no, nic dodać, nic więcej, jest dobrze. Mamy to, po co przybyliśmy i powróciliśmy do tej lokacji. Oj, teraz tylko najgorsze, przeżyć to wszystko po raz kolejny. I może znaleźć jeszcze gdzieś spotkanie z tą siostrą po raz kolejny. Wiecie, następne spotkanie daje save pointa w dalszym miejscu. Mam na razie go tutaj, bo tam jest trochę kawałek dalej, ale to nadal za mało. Sadzaj, tak, wiem, ale mnie to teraz nie interesuje, daj po prostu save pointa, dziękuję. No i idziemy. Staram się nie marnować moich bełtów, bo jeśli się nie mylę, mam ich 14, więc chcę. Za mało, żeby móc tak walczyć przy tej kuszy ze wszystkim, co się rusza. Więc jak potrafię coś pokonać samemu, bądź nie uważam, że to było ciężkie tutaj się dostać i pokonać do niego wroga, to... Próbuję po prostu go pokonać samemu naturalnie. I już to przypłacę śmiercią, jestem tego pewien. Okej. Okay. Okazał się wytrzymalszy niż myślałem. Pierwsza śmierć. Ja. Po prostu jej. To szczęście niedaleko jest już do drugiego punktu spotkania z siostrą, więc
Lada moment będziemy mieć lepsze miejsce. Co z tego tylko, że mogę zginąć na drodze do tego miejsca. Chociaż... Dobra. Zginięcie tutaj to byłby... Nawet w moim wykonaniu. Kto nam z tego ataku... Typu one na początku, to... Wystarczająco długo stoję, nic nie robię, żeby... No i też należy pamiętać o tym, że nadal mam skażony nektar, który pozwala w części za darmo odświeżyć sobie punkty życia. Może nie będzie naprawdę aż tak źle, jak się mu to wydaje. Dobra, kuśniczka, tutaj musimy być szybcy. Jak wiemy, takie kuśniczki potrafią mocno napsuć krew. Całe szczęście udało się ominąć kolejne chyba. Dobra, udało się. Teraz tak, tylko ten jeden olbrzymi z tym jakby młotem. No bo to da się nazwać młotem, ewentualnie jakąś wielką maczugą. I będziemy bezpieczni. Chociaż nie, dobra. Już jesteśmy bezpieczni. No to skoro już jesteśmy na tym etapie, na tym miejscu i w ogóle w tym tutaj teraz. Co? Fajnie walczyć. Dalej i próbować dostać się tam, gdzie ostatnio byliśmy. Chociaż... Mówiąc szczerze... Tak, szczerze. Szczerze. To nie za dużo pamiętam, gdzie byliśmy, co robiliśmy, więc... Poza tym, że były jakieś latające miejsca z wieloma... Co? Smakowały mu obietnice przyszłości, świat ogarnięty beztroską, niewidoczną formą pytania. Nie sposób ustalić, gdzie jedno się kończy, a drugie zaczyna. A czemu wcześniej tego nie zobaczyłem? Nie wiem. Ale mniejsza. Tak więc no, kontynuując, mogę jeszcze trochę namić, gubić, nie pamiętać, bo jak mówię, a ja pamięć trochę szwankuje jeszcze po koronawirusie. To jedna rzecz, a druga, miałem to ważniejsze rzeczy do zapamiętania niż tylko co, jak, gdzie, kiedy tutaj w Mortal Shell, więc z jednego grzybka możemy łyknąć, trochę ich nagromadziłem, wiem, że nadal niewiele, ale na zawsze taki jeden grzybek trochę pomoże. Ulży w naszych cierpieniach, a też nie zbiedniemy. No i... O. Dobrze, że nie strzeliła pierwszą. Mogłem paść. Okej, gdzieś są kolejne. Słyszałem to. To ostrożnie. Gwiezdny kluczu, nie spadaj. Okej, kolejna. Padająca pod tekstury wojowniczka. Cud, że w ogóle zdążyła zaatakować. Chociaż dobra, to nie jest aż taki cud, jeśli... ataku z szarży, to przecież moje... znacznie słabsze, bo nie ma tego podwójnego cięcia, które... właśnie ułatwia robotę. Całe miejsce, więc tym się nie przejmujemy. Kolejny upiór, nienawidzę ich. W każdej lokacji chyba one były. W każdej lokacji miały trochę odmienne działanie. Ale zawsze to działanie miało jedną wspólną cechę. Były po prostu wkurzające, frustrujące i w ogóle takie. Poza wkurzaniem nie wiem, czy miały jakiś inny cel. Tak jak już chyba nawet się skarżyłem na to, takie trochę sztuczne utrudnianie gry, ale mniejsze. Najpierw ją. Tym byłoby najpierw zajmować kuśniczkę, kiedy ona by mogła mnie dobić. Nie zdążyłem się skamienić. Super. Dobra, dobra. Odzyskaliśmy ciało na szczęście. Nie jest jeszcze wszystko stracone. Jeszcze jest szansa to odrobić, odzyskać. No i oczywiście chyba dwa z trzech pocisków mi trafiły. No niestety. Ale tak, nadal jeszcze jest to sytuacja dobra. Chociaż nie ukrywam, lepsza by było, gdybym miał więcej pocisków. Bym wtedy korzystał pewnie z balisty chętniej, czy balistozuki, ja ogólnie z tego czegoś. Na plecach teraz targam. A zwy jeszcze wieliki. Ej, na tam jeszcze gdzieś była. Dostałem znowu. Chował nadal. Mam zapas grzybów. Okay. Tym razem jednak muszę. Żeby to one pewnie mnie goniły.
wystarczająco długo, żebym poginął tu. Trzeba ostrożnie. Fajnie. A może? Kamień zasłania. Teraz? Dobra. Dziwne, co tak marnować był to. Jedną taką, ale... Ale no... Ja chcę się tym bawić. Będę się tym bawił. No i przy okazji strasznie hałasuje ten sprzęcior. Nawet nie wiem czemu, ale... Może jakoś to będzie ma gdzieś wyjaśnić, czemu jest takie hałaśliwe. Albo to tylko kwestia tego, że twórcy chcieli, żeby te mechanizmy były głośne i... Też no, pewnie było aż tak się nie znam na rzeczywistych sprzętach czy hałasach, powiedzmy, pełnoprawnej maszyny oblężniczej. Pomijając kwestię samej takiej balisty Suzuki, że to w sumie taka balista ręczna raczej. A prawdopodobnie, żeby istniała. Wchodzimy teraz z postaci, tylko po to, żeby za darmo odnowić punkty życia. Standardzik. Tam jakieś problemy. Dobra. Mam jeszcze kilka pocisków. Spróbujmy, może się uda. Okej. Grawitacja istnieje. Dobra informacja. Czyli teraz może? Nie, jeszcze wyżej trzeba. Chyba, że to ma zasięg ograniczony i zawsze tam padnie. 15 strzałów. Dobra, i... Okej, nie wiem, czy to jest rozsądne tak tracić te pociski. Powiedzmy, że tutaj jeśli to nie trafi, to już się poddaje. No dobra, poddaję się. Po prostu... Dobra, jestem głupi, mogę podejść bliżej przecież. Teraz zrobię to jeszcze raz. Będziecie pewnie na mnie wściekli za takie głupoty, ale... No. Trudno się mówi. Delikatniej sterować, precyzyjniej może. A tak, kursorem myszy dużo lepiej to się robi. No, dobra, to już mnie wkurzyło. Padł dokładnie tam, gdzie padał, jakbym tam dalej. Po prostu. Eliminuję osobiście. Nawet nie otrzymałem wrażeń, więc tak jakby gra celowo powiedziała: ha, widzisz, nie musiałeś tego robić, teraz tylko zmarnowałeś swoje i tak mocno ograniczone zapasy materiałów. Dobrów. Po prostu dobra, mogę to odebrać i tam w sumie to odebrać, tylko jakby gra się śmiałem w twarzy. Tak, masz nową rzecz, to brawo, ale tak w sumie to jest bezużyteczne. Nawet nie próbuj z tego korzystać. Okej, okay, przydało się. W sumie tylko tyle co do achievementa jak na razie. Tam potem tą biedną kuszniczkę wyeliminowałem, chociaż... Mnie zastanawia, czy w sumie to miało sens, czy nie lepiej byłoby naprawdę z tą jedną kuszniczką też nie walczyć normalnie. Jakieś zabawy. No dobra, trudno się mówi. Co było, to było, co zrobiłem, to zrobiłem. Okej, okay, przeszliśmy. Jest w miarę chyba wiecznie. Tylko, że widzę kuszniczkę, co jak zwykle będę próbował pokonać ją. Można powiedzieć na jej zasadach. I strzelając do niej. To nie będzie bezpieczniejsze niż podchodzenie tam. Pewnie i tak na tym tylko stracę. Ale nie ma przeznaczenia, muszę próbować. Chcę się bardziej, wiecie, nową zabawką. W tym momencie grzybek się bardziej opłaci niż... Tamten, jak to się nazywa? Nektar? Teraz tak, próbujemy ponownie. Więc... Droga myszko komputerowa, proszę pomóż. Tak, może? Nie, trochę wyżej. Ale tak, najważniejsze jest to, że widzę, że po prostu jest skuteczne. O, jeszcze tyle może? Teraz pewnie będzie overkill, ale zobaczmy. Nie, dobra!
Dobra. Idealnie trafione. Okej, to skoro jej nie ma, teraz mogę spokojnie. Lens od niej. Łatwo wyeliminować. I teraz on. Który w pojedynkę też nie powinien być wielkim problemem. Okej. Okej, dobra. Tak, muszę być ostrożny. Ale tak, jest dobrze. W moim odczuciu przynajmniej. Torbatara. Ciemna rzecz. Co prawda przydałoby się bardziej wcześniej niż teraz, ale... Ja tam będę narzekał. Teraz. W sumie. Pamiętam, czy tutaj coś było takiego ważnego, czy nie. Czy my tu w ogóle dotarliśmy. Ale widzę tutaj przedmiocik, więc... Więc wezmę. I co my tu mamy? Pas hartujący. Dobra. Zdecydowanie, jak będzie okazja, to katanki sobie na plus 5 zrobimy. Aktualnie mógłbym wrócić do ostrza męczennika. Je na plus 5 zrobić. Broń nową na plus 1, wątpię, żeby się opłacało. Katankę na plus 5 to w sumie da jakąś różnicę. Oj, nie lubię takich miejsc. Nie lubię takich miejsc. Zbyt mocno mi się kojarzą z zmysłami z Dark Soulsów. A, szybko tak. Okej, szybko tak. Kolejna, tak. To już szczęście nieudana. Jeden grzybek. Mając na sobie oddech śmierci non-stop. Tak. Wąskie przejścia i licznicy, no. Po prostu kwintesencja jak Zymsów. W sensie ci licznicy nie mają wielkich łuków. Damy radę. Wierzę w swoje możliwości, damy radę. Zmiany tak, po raz pierwszy czuję, że możemy dać radę. On? Nie to. Może być tylko on. Ja to czuję po prostu. Gdzieś musi być haczyk. Tak trudno w sekwencji dać tylko takiego jednego, no... Proszę cię, gro. Dla kogo ty mnie uważasz? Tej musi być coś więcej. Ej, przerwało się to z opóźnieniem, ale dobra. I tak daliśmy radę. Nie zginęłem w jakiś głupi sposób tutaj teraz. W ostatniej prostej. Prawdopodobnie. Archiwum zmian. Nie podoba mi się to. Podoba mi się to. Czego? Dopiero teraz dostaliśmy nazwę drugiej lokacji. Tak długiej podróży. Dalej nie widząc siostry. Okazuje się, że w sumie ta lokacja to jest tyle co i nic, ale... Ale nadal nie ma siostry, a jest tutaj już to takie, żeby się napić. Nie, ja... Oj, nie. Nie, musimy... Aż tu jedź. Okej. Okay. Zauważyłem, ale to jest takie... Dona siostra Genesa, tak. Once I was in awe of the knowledge contained here. Jakby nigdy nic. It was a fool's errand to try to catalog the contents of this library. The devout keep searching, endlessly hunting for a revelation. Even as they're surrounded by madness. Keep your eyes ahead, foundling. Do not stray among the teetering stacks. You'll only delay the inevitable. O, dobra, dobra. Dawaj, tar. Zdolność, przypomnienie wiedzy. Oczywiście, że bierzemy. Oczywiście, musimy po prostu. I watched as something swam beneath her belly.
her flesh sloughed from the bone and poured forth like mud, drowning the worshippers in a slurry of blood and earth. Birth and death were indistinguishable. I should leave. Find safety. But I dragged myself closer as the prayers of the devout filled my ears. I couldn't lift my sword. I couldn't kill mother and child. No dobra. Teraz większa część historii jest już z nami. W sumie już tylko jego śmierć tak de facto nam została. A póki co... wiemy. Bierzecie się z kolejnym bossem. Powiem wam szczerze, nie liczyłem, że dzisiaj będzie ten dzień. To już się uda. Wiem, że mam 35 mi... nut. Okej, dobra. Głupi byłem. Po pierwsze, że to zrobiłem, a po drugie... że tutaj nie skamieniałem, kiedy spadałem. Ale tak w sumie... w części trochę się tego nie spodziewałem. Aha, czyli tutaj walka jest z tego typu. Nie tam w śnie czy coś, tylko bezpośrednio i... co? Jakiś czerwony taki... gościem. Co? Usza i włócznie i tarcza, okej, okay, nie. Luxix... podwójnie narodzony. Okej, szybki gość jest. Tak, szybki. Gorszy ma też opcję strzelania. Korzystajmy teraz otoczeniem na szybką przerwę grzybkową. I tak wiem, że mógłbym użyć nektaru, ale wolę nie ryzykować. Wolę nawet wziąć więcej tych. Więcej grzybków niż tamto. Teraz zobaczmy, czy trafimy. I tak, i okej, obrażenia wielkie. Nie takie duże, jak mogły być w sumie. 28. Dobre obrażenia. Biegnij. Dobra, jesteśmy zasunięci, przerwa na grzybki. Oczywiście. Zginę tylko przez to, że mi odskoki nie zadziałały. No trudno, trudno się mówi. Pierwszy zgon na nim. Teraz przynajmniej będę gotowy na to, co coś tam kryje, więc wiecie, będziemy mieć jedną transformację więcej. I've kept your flesh safe, foundling. Dobra, dzięki. Dzięki, siostro. Nie wydaje się on być jakimś super łatwym bossem. W sumie czy mogłem się zmienić? Dobra, to jest dobra popka nawet, bo w sumie ciężko. No dobra, poniekąd można było, ale ciężko było zauważyć. A, klikłem to i zamiast zwykłego skamienienia tym razem zrobił takie... po prostu uderzenie i w ogóle, ale dobra. Ważne, że zadziałało mi tym razem takie skamienienie ochronne. Dobra, to już było. Dobra, dziękuję bardzo, ale... nie chciałem tego. Dobra. Najgorsze jest w sumie to, że teraz nie mamy tego. Tych pasków. Robienia specjalnych ciosów, co... trochę może w sumie utrudnić nam życie. A, i oczywiście, on jeszcze... po prostu ma aimbota. Dokładnie wie zawsze, kiedy trzeba strzelać i gdzie strzelać. No cóż. Kontrolki bycia bossem. Nie gitarka! Idioto, nie! Nie gitarka! Ej. To było chamskie.
Powiem szczerze, to Boham skin. Znalazłem swoich tych tamtych i jeszcze przez moją głupotę trochę wpadłem w czasie, kiedy on sam w sumie nadal strzelał. Pierwszy raz widzę się naprawdę z tym, że no, przeciwnik nadal może strzelać, kiedy ja jestem w tym... Nie, kiedy ja jestem w trybie, powiedzmy, przywrócony. Dobra, teraz, wiecie co, spróbujemy znowu przejść na katany. Wydaje się być trochę bezpieczny. Jeszcze przy okazji zapomniałem tego gościa odwiedzić znowu, żeby to zadanie dokończyć dla niego. Ale dobra, mniejsza z tym. To całe zadanie, które tu jest, zrobimy później. O, no, nie czuję, żeby było ono aż takie istotne. Możemy je dokończyć nawet... A nie, dobra, podniosłem w sumie. Nawet je dokończyć, tak szczerze mówiąc. Bo w kolejnym epizodzie, jak będziemy stąd wychodzić... ...innego, będą się tylko pokazać parę rzeczy. A teraz, nie przejmując się niczym, próbujemy po raz trzeci. Największy w sumie jego potęgą jest to, że on jest... ...znacznie szybki. Więc... Szczerze mówiąc, po prostu nawet jak ten próbował czy coś, to nie poradzę sobie z nim bez większej energii. Czyli inaczej mówiąc, muszę sobie poczęstować się żabą. Skamienienie to wiecie, połowa sukcesu. Drugą połową jest wystarczająco dużo energii, żeby móc sobie poradzić z tym wszystkim. A regeneracja energii... Pasek energii u Harosa nie są najlepsze, więc tak. Po prostu żaba. Żaba jest moją jedną nadzieją. I ostrożne skamienianie. No oraz grzybki. Które się niestety już coraz bardziej kończą, więc na moment nie będziemy mogli już na nich polegać. Jestem pewien, że w sumie po prostu ma jakąś drugą fazę. Jak to wszyscy do tej pory mieli. Chociaż może ten dla odmiany nie ma, przez to, że jest mama dostęp do dystansowych ataków, to tak po prostu. Już nie, no, pewnie będzie miał. Tak. Tylko spadła tarcza i ten tak jakby, nie wiem, czy zginął, czy zemdlał, czy co. I co? Nie, dobra, widać, będzie druga faza. Będzie druga faza, ma toporek. Niestety. Będzie druga faza. A to porek, więc na pewno będzie druga faza. Tak. Okej. Moje pierwsze życie. Teraz szybko podejdź. Odzyskaj tylko. Okej. Czyli teraz będzie po prostu... niebezpieczny na bliski dystans, ale przynajmniej na daleki już chyba nic nie może poza swoimi skokami potencjalnymi. Wydaje mi się, że tutaj wiecie, inna powłoka byłaby lepsza. Naprawdę, Tielem na przykład miał mniej życia, ale dużo więcej energii. Wydaje mi się, że energia jest tym, co jest moim większym przeciwnikiem, albo... przykład, ale... Hadern byłby tu idealny, bo ma wszystko lepsze od Harosa. To szybko bierz i wykorzystajmy to jako dodatkowe uzdrowienie. Wiem, jak to jest najlepiej stosować. Okej, okay, będzie jakiś super atak, więc musimy być ostrożni. Dobra. Odskoczmy. Nie ma co być aż tak chciwym. Teraz szarża. Niech robi ten swój super potężny atak. Dobra, dobra. Odskok, odskok, odskok. Miałeś odskoczyć, no... Nie. Po prostu nie. Nie odskoczył. Super. Nie wiem, czy to jest kwestia jakichś wysokich opóźnień, czy co. Ale tak, wydaje mi się, że to może być input lag. Albo mój brak skilla. Albo oba naraz. No cóż.
damning. No cóż. W takim wypadku nie pozostaje nic innego jak... spróbować ponownie, ale powiem wam szczerze. Dużo już czasu zużyłem na nagrywanie tego odcinka. On też trwa dosyć długo, więc cóż, no... trochę to smutne, nie udało się. Ale tak. W następnym epizodzie spróbujemy ponownie. A póki co to niestety na tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. I cóż, do zobaczenia już za jakiś czas w kolejnym epizodzie. No i więc, jak już mówiłem, tyle. Trzymajcie się i hej, hej!